Akt drugi, ta sama dekoracja, co w akcie poprzednim. Ściemnia się powoli. Długie cienie, liliowo-szare, padają przez zamarzłe szyby. Po scenie, jak zwierzę w klatce, tam i z powrotem, automatycznym ruchem, chodzi dulski w szlafroku z zegarkiem w ręku. Zamyka oczy i chodzi, tak jak lalka drewniana. Wreszcie ustaje. Zaraz otwierają się drzwi sypialni małżeńskiej. I ukazuje się Dulska w gorsecie i spódnicy. Scena pierwsza. Felicjan, Felicjan, chodź, czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma dwóch kilometrów, ja tam rachuję. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze, powiem doktorowi. Umyślnie ci każę w pokoju chodzić na wysoki zamek, a nie po ulicy. Żeby mieć nad tobą oko, czy nie szachrujesz? A ty? Zresztą to twoja rzecz. Ojciec idzie na wysoki zamek, a jeszcze ma ojciec daleko? Pięćset. To ojciec już koło teatyńskiej. Ale tak, ale tak, niech ojciec prędko idzie, bo tunel rozbijają. Mama nie widzi. Mela, Mela! Hesiu! Czy Mela ubrana? Jeszcze się pichci. Ojciec nie rozumie? No, stroi się. Za ojca czasów tak nie mówiono? No to co? Teraz mówią. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Pozamarzało. Jakby w jakimś zlewie. Już cię niesie do kawiarni? No, masz swoje dwadzieścia centów. Teraz będę co dzień dawać po 20 centów. Tygodniowo. Nie, na nic. Zaraz wszystko przetracasz z koleżkami. A wracaj na kolację. Scena druga. Wchodzi Mela, ubrana jak Hesia, jest blada i chora. Hesiu, pokaż, coś ty wzięła. No, cygara, wielka afera. Ukradłaś? Och, przed chwilą ojciec kradł także. Jaki taki kamienicznik może to robić, czemu ja nie mogę. Po co tobie, cygara? Po co? Wypalę. Och, kiedy? Jak będzie galówka, a potem pojadę. Gdzie? Nad Bałtyk. Albo nie, dam cygaro kochankowi kucharki. Powiadam ci, widziałam go. Jest pucerem. No, rozumiesz, u lejtnanta bardzo, bardzo. Jak ty możesz się przyglądać takim? Czemu? Czemu? Cóżeś taka blada? Głowa mnie strasznie boli. Może i ty buchnęłaś cygaro. Och! Nie! Ja ciągle jestem taka słaba. Tylko bym spała. Lepiej spróbuj ze mną szas, moja złota. Ja ciągle zapominam, z której nogi, moja droga. Znów ten nauczyciel będzie mnie wstydził. Masz, rozwiązał mi się pantofel. Hanka! Hanka! Scena trzecia. Zawiąż trzewik. Cóż znowu, i ty jesteś chora? Patrz, mela, jak ta wygląda. Panience się tylko zdaje, ale ledwo się włóczysz. A teraz możesz iść. To nic dziwnego. Ja wiem, dlaczego ona taka zmartwiona. Wiesz? Powiedz! Nic, Hesiu, to tajemnica. Mnie nie wolno nic powiedzieć. Przynajmniej do czasu. Jak chcesz. Taka tam ma tajemnicę. No, no, daj łapę. Jak to szas. Ande, ande. Hesiu, nie gwiszcz! Aha, ziemia się trzęsie, co? No, a teraz walca, moja brylantowa. Dlaczego mnie tak ściskasz? Bo ja jestem mężczyzna. Ale ja nie mogę oddychać. Właśnie. A jak za kobietę, to tak. O. Omdlewająco, omdlewająco, a potem w oczy, w oczy ja tak zawsze robię. Ty? Ja powiadam ci, studenty czerwienią się jak buraki. Puść mnie! Co tobie? Nie wiem, ale no, to zagraj cichutko, żeby mama nie przyszła. Ja nie mogę wpaść w tempo. Walca. <grybuj> mela, cake walka. Scena czwarta. A to co? walk, cake walk. A co, źle? Prawda, że jest we mnie materiał na szansę? Na dwie, nie na jedną. A co? Skąd ty to umiesz? Ignania mnie nauczyła. No wiesz, Ignania Olbrzycka. Jej brat ciągle w tringlach siedzi, więc ją nauczył, a ona mnie. – Myślałem, że cię twoja kucharka nauczyła. – Ona? – Przecież dopełnia twojej edukacji. – Co znowu? Jak Bozią kocham? Nie! – Jak to kłamie? Ech! to wszyscy kłamią. Ale Boga to choć zostaw w spokoju ty przynajmniej. – Znów się złościsz, a byłeś już jakiś czas lepszy. No, Mela, jeszcze trochę. Powiedz, Zbyszko, czy dobrze, mój królu? Tak? – Ależ nie! Przegnij się! Trochę jeszcze jak? Jak? Jak dobrze, jak miło, jakby po powietrzu się latało. Scena piąta. Co się tu dzieje? Co to za balet? Dopełniał edukacji mojej siostry. Hesia, jak możesz tak? Co to? Z tobą to też jest krzyż pański. Albo chodzisz jak dzik, albo wyprawiasz wariacje i dziewczyny w to wciągasz. Dobrze już, dobrze. Po co tyle słów? Gdzież to was niesie w takiej paradzie? Przede wszystkim nie niesie. Nogi was nie niosą? To jest nieprzyzwoite i o tym się nie mówi. A to przyzwoite ubrać dziewczęta jak balekuńczki? O, jakie ażury. To są dzieci, im wolno. Ładne dzieci. Pannice, aż ha! Wszystkie panienki z dobrych domów tak na lekcje tańca chodzą. Niech się zaprawiają, niech się zaprawiają. Do czego? Do czego? Jak dorośniesz, będziesz się dekoldować na bal od góry. Teraz, jako dziecię naiwne, od dołu. Zbyszko, milcz, jak śmiesz. Cóżeś taka blada? Coś dziwnego, zmarzła. Głowa mnie strasznie boli, mamusiu. Ja bym nie poszła. Pokaż język. Biały. Znów coś zjadłaś. Rozpalona. No. Z tobą. To też. Może dziękuję, co? Tu mnie boli. W lewej łopacie? Połóż sobie regolo. Jest tam używane takie, co ojciec przykładał, i rozbierz się. Z czego? Ona już rozebrana. Niech się raczej ubierze. Hesia, płaszczyk, rękawiczki. Piechotą idziecie? Ona? Tak? Jeszcze was zaaresztują. Rany boskie. Nie wytrzymam. A lampy jeszcze nie zapalać. Wychodzisz? Nie. To przypilnuj pieca. My wrócimy za godzinę. Mela, idź się przebrać. Scena szósta. Zbyszko chwilę stoi nieruchomy, potem wyciąga ręce leniwym, znużonym ruchem przed siebie i zwraca się do pieca. Otwiera drzwiczki kopnięciem nogi, przesuwa sobie fotel, siada i siedzi tak spokojnie z papierosem przygniętym do ust, z ręką opuszczoną w dół. Światło czerwone go oświetliło. Jest znużony i smutny. Drzwi się otwierają cicho. Wsuwa się Hanka. Widzi go. Przybliża się. Przyklęka i delikatnie, z jakąś psią pokorą, całuje go w rękę. On głaszy ją po głowie. Czyni to machinalnie, nie patrząc na nią. No już dobrze, dobrze. Proszę pana, ja... Co? Czego? Ja idę tam, gdzie pan kazał. A, tak. Idź, idź. A nie bój się, tylko mów śmiało i wyraźnie jak i co. No czemu nie idziesz? A bo ja wiem, tak mi jakoś. Ach, nie marudź. Idź, bo wrócą. Pójdę. Scena siódma. Zbyszko, mela w kaftaniczku, głowa zawiązana. Podchodzi cicho do Zbyszka i siada na małym stoliczku naprzeciw niego. Zbyszko! Nie położyłaś się? Nie mogę, jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie, ty jeszcze z całej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora. Więc jest w tobie coś milszego, coś innego, jak u tamtych. Coś innego? I myślisz, że dlatego, że jestem chora? Tak, nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz, rozbijając łukciami przez życie, ale się skradasz. Rozumiesz? Co? Tak. Mnie się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam, że mnie lada chwila ktoś potrąci, że. To źle. Panna Dulska powinna iść naprzód. Tak, rozumiesz? Ktoś potrąci, ty jego. To powinna być nasza zasada jak najwięcej miejsca. Fili Uberer cintauzen milionen koltunen. Zbyszko, dlaczego ty nas wszystkich tak nie lubisz? Za mało nie lubisz. Ja was wszystkich nienawidzę i siebie razem z wami. Siebie nienawidzisz także? A ja znowu. Pozwól mi trochę z tobą porozmawiać. Dobrze? Jak szara godzina nadejdzie, to ja dałabym wszystko, żeby móc z kimś dobrze, cicho, spokojnie porozmawiać. Tylko, że u nas to niepodobna, jak w tartaku. Mama mówi, że się pracuje, ale przecież można i myślą popracować, prawda, Zbyszku? Mów, mów. Ty siebie nienawidzisz, a ja to siebie żałuję. Strasznie, nie dzieje mi się nic złego. Mam ojca, mam cię, was, chodzę na pensję. Jestem prosta, dbają o mnie, dają mi żelazo, nacierają wodą, uczę się wszystkiego, a przecież, przecież, Zbyszko. Mnie się zdaje, że mi się dzieje jakaś krzywda, że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło, że. Ja ci tego opowiedzieć nie mogę, ale. To źle, Melo, że ty tak czujesz. Źle. Najlepiej pozbądź się tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami. Nie. Ja nie pójdę do klasztoru. Gadanie. Grubsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama. Ojciec przecież. Łokciami ludzi nie roztrąca. Bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mama za niego łokciami się przez świat przepycha, a on za nią. To wszystko bardzo jakieś smutne. <laughs> Koń by zapłakał. Ty ze wszystkiego się śmiejesz. Tak śmieją się wisielce. Zbyszko. Co jeszcze? Chciałam ci coś powiedzieć, ale nie będziesz krzyczał? To widzisz z najlepszego serca, bo... Wtedy, jak ja widziałam. Co? Ciebie i Hankę, tak mnie skrzyczały strasznie, a ja właśnie. Czego ty o tym mówisz? Bo mi żal i ciebie, i Hanki. Ja ciągle o Was myślę. Ja się nawet za Was modlę. Bo Wy musicie być bardzo nieszczęśliwi. My? Dlaczego? Jakże? Ona, prosta sługa, ty urzędnik z prokuratorii, skarbu. Jakże? I kochacie się? To bardzo smutne. Mamcia będzie się bardzo sprzeciwiać. Sprzeciwiać? No, jak się będziecie pobierać? Czyś ty oszalała? Ja z Hanką? Cóż z tego, że ona niby niżej. Przecież Zygmunt, August i Barbara. Ty jesteś jeszcze głupsza, jak myślałem. Proszę cię. Tylko mi nie wymyślaj. Ja będę po waszej stronie. Ja nauczę Hankę mówić po ludzku i jeść widelcem. I będę ją uczyć tego, co umiem, aż ona będzie taka jak my. Ja wam dopomogę. Ty jesteś okaz. Tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć. No wyduś. Tylko ty Hance tego nie mów. Daj słowo o to, Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak, ale się nie martw. Ona go nie kocha. To Finanswach. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane. Panno Haniu, szanowna pani. Gołębiem ślę tę kartkę pod nóżki panny i pytam. Czemu pisanie od niej takie rzadkie? Tak było. O gołębiem. To ładnie. Choć na tej kartce nie było gołębia. Tylko była różowa świnka i cztery prosięta. Ale on zawsze tak z serca to napisał. I on ją musi kochać. Tylko że ona mu nie odpisuje, i to źle z jej strony, bo on tam pisze. Proszę cię o jedno: nie wtrącaj ty się w te sprawy. Głowa cię boli. Idź, połóż się. Ja tylko tak z dobrego serca. Ja wiem. I nie gniewasz się? Nie, chodź, pocałuj mnie. To ty mnie nie nienawidzisz? Nie, teraz nie. Dziękuję Ci, tak miło, kiedy ktoś łagodnie mówi. Dziękuję Ci, Zbyszko. Sena ósma. Proszę Pana. I co? I co? Tak jest. Ja, jak mówiłam. Ładna historia, a to pech. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale, żeby mnie tatko skórę zdarli, nie pojadę. Zresztą nie becz, jeszcze daleko. Może się jeszcze coś zmieni. Ale takim jak ja, to cygany los wyklnął. Mnie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, boże. To chyba się utopić. Dużo by ci pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Głupia jesteś, ale <noise> cicho bądź. Nie płacz, bo mnie diabli wezmą. Proszę pana, co ja teraz zrobię? A to pech, a to pech. Scena dziewiąta. Mela podchodzi do hanki i staje przed nią zafrasowana. Hanka, ja słyszałam, że się Zbyszko coś na ciebie gniewał, prawda? Nie. Ale słyszałam i boi się, że to przeze mnie. Pewnie o tego narzeczonego, co go masz na wsi. Ale dlaczego Hanka się z tym kryła? Tylko teraz to już trzeba przestać do niego pisać. Co się tak na mnie patrzysz? Ja wszystko wiem no. Wszystko, co się ciebie i Zbyszka dotyczy, rozumiesz? I nie trzeba się bać. Ja będę z wami. Ojco też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni i gdy już ślub się odbędzie. Ta co panienka mówi, któż by się ze mną teraz ożenił? Jak to kto? Ano, któż by cudze dziecko wziął? Cudze dziecko? O czym ty mówisz, Hanka? A może ty już wdowa, że masz dziecko? I tego Zbyszkowi nie mówisz. Cóż panienka mówi, że wszystko wie? No, niby ty i Zbyszko. To będzie mezalians, ale trudno. Dlaczego nic nie mówisz? Hanka, dlaczego ciągle płaczesz? Przecież ja do ciebie z najlepszą intencją. Nie płacz, to się jakoś ułoży. Nic się nie ułoży. Pomsta na mnie nieszczęście. Och czemu ja się urodziłam? Boże, nie płacz, Hanka! Ażeby nogi połamała, nimem tu nastała. Hanka, nie płacz, bo mnie serce pęknie. Niech mnie panienka puści. Scena dziesiąta. Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte. Co wy tu robicie po ciemku? Co Mela ma za konszachty ze sługą? To żadne konszachty, tylko to całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. Najlepiej zapal lampę. I dlaczego to Hanka taka nieszczęśliwa? Och, to straszna historia. Niech mi ją Mela powie. Nie mogę, ciociu, nie mogę. Ale to jest okropne. To może się strasznie skończyć. Najlepiej mi powiedzieć... Może ja znajdę jakąś radę. To prawda, ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcio sobie poradzić. A cóż tu mama będzie mieć do czynienia? Jak to, ona głównie. Ja cioci powiem, wszystko jak na spowiedzi. Ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu stało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w hance. Tylko tyle? Ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być, bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy, ciocia. Najprzód, skąd to wiesz? Ja podpatrzyłam, niechcący, jak bozie kocham. Ja zaraz potem oczy zamknęłam. Lepiej było przedtem. Cóżeś widziałaś? Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni się już całują. No, skoro się już całują? Tak, tak. Jak odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to mną coś tak dziwnie zatarga, i płakać mi się chce i smutno, i miło. Ale to ja, a mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Nie bój się, cielątko, mama Zbyszka za to nie przeklnie. Żeby to jeszcze tylko, ale jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze finanswach tam na wsi, i potem to już nie wiem. Jest jeszcze cudze dziecko. Cudze dziecko? No tak Hanka mówiła. No, no, jak mówiła? Ja jej mówię, pójdziesz za mąż, niby za zbyszka, ja ciągle myślałam. A ona nie płacze, ale ryczy i woła. A, kto mnie teraz z cudzym dzieckiem weźmie? Tak powiedziała. Ciociu, ja nigdy nie kłamię, tylko ja tego wszystkiego ani weź pokombinować nie mogę. A ciocia co rozumie? Rozumiem, rozumiem. Niech mi ciocia wytłumaczy, moja najdroższa. Nie, panienko, ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech mela pamięta trzymać języczek za zębami. Ani słowa o tym do nikogo. Ani słowa. I dalej nie podpatrywać. Jakby się coś znów zobaczyło oczy zamknąć a ciocia się tym zajmie może. Moja ciociu święta, oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho, Zbyszko. Scena jedenasta. Ubrany jak do wyjścia. Jak się masz? Wychodzisz? Tak. Znów się puszczasz. Znów. Siedziałeś przecież częściej już w domu? Widocznie mam już dosyć. Szkoda. Lepiej wyglądasz. Utyłeś trochę. Zbyszko, zaraz wrócą wszyscy, będzie herbata. Nie czekajcie na mnie. Mama będzie znów zła. Dajcie mi spokój. Mógłbyś być grzeczniejszy. Po co? Chodź być ze mną, tak się zachowujesz. Moja droga, raz chcesz, aby ci uchybiać, i aż prosisz się o to, to znów, aby cię szanować. Wybierz już raz: matrona czy kokota? Najlepiej zrobię. Jeśli z takim brutalem mówić nie będę. Najlepiej. A przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. Bądź zdrowa. Tak. Ej, żebyś nie pożałował twojej brutalności. Ja nigdy niczego nie żałuję. On znów taki zły jak dawniej. I z Hanko tak się kłócili, tak kłócili. O, mamcia idzie przez kuchnię. Scena dwunasta. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. O cóż chodzi? W tramwaju. Znów awantura. Jak Hesia siedzi, to przecież wygląda jak dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. E, proszę, mamy. Ona na złość się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. Ach, bo o ten cent czy dwa? To nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nakrywaj. My tu pijemy herbatę teraz. Bo piec w jadalni coraz gorszy. Czemu go ciocia nie poprawi? Albo mia głupia? I tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wynajmę. Wtedy mi lokator piec poprawi. Idę włożyć szlafrok. Hesia, przebrać się. Mela, zajmij się herbatą. Dziś była marna lekcja. Dobrze zrobiłaś, że cię nie było. Same sztubaki. Hanka, cóż tak zmizerniała? Zęby mnie bolą. Zęby? Żywo, samowar, bułki. Wypijesz z nami herbatę? Dobrze. Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie, Zbyszka. Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Ale pewnie zaraz wróci. A mówiła ciocia, że się poprawił. Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. Wcale nie. Mówił, że muż zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie. Co mu tak zbrzydło? Nie wiem. Dość, że poszedł. Będzie się znów lumpował. Patrz swego nosa, z tym chłopcem już nie ma rady. Już mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać. E, proszę Cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel. Nie rozumiem. Przecież gdzie może być mu lepiej, jak w rodzinnym kole. Hmm, co ty za miny do ciotki wyprawiasz? Do mnie? Zdaje się, Cioci. A co do tego rodzinnego koła. Co ty wiedzieć możesz o tym? Wiecznie tylko gdzieś latasz i przyznam ci się nawet, że zaczynają coś o tobie mówić. O każdym mówią. O tobie mówią to, co sama chcesz, aby mówili. Na przykład? Że jesteś kokietka. Eee. Wywołujesz taką opinię. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie? Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać. To są dzieci, więc nie rozumieją. A potem niech nawet słyszą. To będzie dla nich nauką na przyszłość. To ich nauczy. Gdzie zaprowadzić może lekkomyślność i chęć przypodobania się. Do prawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność. Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność. I tem mam na względzie. Czy tu, w domu, czy... To znaczy... Że moje życie jest niemoralne? Na zewnątrz? Ciągle cię widzą na ulicy. Nie mogę chodzić po dachach. Ufarbowałaś włosy na rudo. Gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami? No, tego już nadto. Wczoraj na przykład? Krężlowa mówiła. e już dosyć tego. Do prawdy, ciocia uwzięła się, aby mnie denerwować. Ja do cioci spraw nie zaglądam. A może także niejedno dałoby się powiedzieć. Proszę, proszę. Moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego. No, już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzyć by się tu można niejednego. A zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa, bo do doprawdy. Proszę, proszę powiedzieć. Proszę się nie krępować. Mam wzgląd na dzieci. Hesia, Myla. Proszę wyjść, Felicjan, i ty zabieraj się także. Proszę cię, jesteśmy same. Mów, co mi masz powiedzieć? Doprawdy, że Ciocia zasługuje na to, aby się dowiedziała. I to Cioci powiem, że jeżeli Ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim Ciocia powinna swój z brudów oczyścić. U mnie nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Będzie, będzie, jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. Cóż to za iluzję? Wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzcini poprosi. Moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno już głupstwa wybiliśmy sobie z głowy. Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Co? Jak? Zbyszko się o to postarał. Zbyszko? Zbyszko? I Hanka! Jezus Maria, co? Jak? Kłamiesz, kłamiesz. Chcesz mnie chyba zabić. Strach! Nie dość, że mnie delożowali stróża. Jeszcze takie coś wymyślają. Ja kłamię. Najlepiej niech się Ciocia sama Hanki zapyta. Szkandal! Hanka! Hanka! Chodź tu w tej chwili! Ja wolę tego nie słyszeć. Idę do dziewcząt. A jak Ciocia się przekona, że nie skłamałam, to mnie Ciocia przeprosi. Jutro rano! Hanka! Hanka! Scena trzynasta. Wielmożna pani wołała? Ja do magla. Hanka, odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty, że ty jesteś, że odpowiadaj? Tak, proszę wielmożnej pani. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? Nie kłamie. Jak Boga chcesz mieć przyskonaniu? Jak Boga chce mieć przyskonaniu? Oddam ci książeczkę, zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Pakuj się. Połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz. Idę po książeczkę. Scena czternasta. Hanka, co? Co się stało? Wielmożna pani, wyrzuca mnie. Zobacz się z panem Zbyszkiem. Ale co mi tam, niech ich za moją krzywdę. Ciociu, ciociu, i co, i co? Ja się tak boję. Idź do siebie, nie pokazuj się. Boże mój, ciociu, niech ich ciocia nie opuszcza. Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka. A tobie co do tego? Patrz lepiej, żebyś to nie miał to, na coś zasłużył. Cóż to za ton? To ty zmień swój ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. Widały się twoje sprawki z Hanką. A, psia krew. Ach, klnij! Dużo ci pomoże. Matka Hankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój. Honor uwodzicielski każe ci teraz zrobić dla twojej ofiary. Żmija. <grystanie> Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut. Najlepszy punkt wyjścia. Milcz, nie doprowadzaj mnie do pasji. Scena piętnasta. Hanka. A ty tu? Nie wychodź. Mam z tobą porachunek. Tak, tak. Wiem już, o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Taktu? Taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać. I wynieść się do Brzuchowic czy na Zamarstynów. To moja rzecz. Bezstydnik. Do tego doprowadzić, żeby mi potem... Byle kto oczy tym wykalał. O przepraszam, tym byle kto to mam być ja? Tego już za nadto. I to ciocia tak mówi? A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, to będzie kłamstwo. Takiej jak ty nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem, ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Wiedz o tym, że ciocia o Hansę od początku wiedziała. Nieprawda! Aha, nieprawda! Przez palce się patrzyło, przez palce! Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, to na Zbyszka, na Hankę! A to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Kłamie, nie kłamię. Prawdę mówi. Ja to czuję. Ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ohydnie. Co to za ścianę byle nie wyszło. A kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka. Zbyszek. A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię! Jezus Maria, szlak mnie trafi. Mamo, przebacz im. Błogosław. Odczep się. Hanka, rzuć te łachy. Zostaniesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała. Zostaniesz. Ja się z tobą żenię. Rany boskie. Ja nie pozwolę. To się na nic da. Byszko, upamiętaj się. Felicjan! Widzisz, jaką twój syn daje nam synową. No, różże się. Ty ojciec, przeklij go. Czy co? Może się upamięta. To na nic tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Rany boskie. Jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu? To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka. Padnij do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież idź precz. Felicjan, odezwij się. A niech was wszyscy diabli. Nie wytrzymam, Daję słowo, nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko. Sieć! Nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Ktoś idzie. Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie dulskie przyjmują. Akt trzeci. Scena przedstawia ten sam pokój. Ranek. Story podniesione. Szare światło dnia zimowego. Pod nierozpalonym piecem drzemie na stołeczku niskim Hanka. Owinięta w chustkę czarną. Akt trzeci. Scena przedstawia ten sam pokój. Ranek. Story podniesione. Szare światło dnia zimowego. Pod nierozpalonym piecem drzewie na stołeczku niskim Hanka. Owinięta w chustkę czarną. Za podniesieniem zasłony słychać wicher łopoczący o szyby. Chwila milczenia. Słychać tylko, jak Hanka oddycha ciężko i od czasu do czasu jęczy. Jezus. Drzwi otwierają się. Wchodzi cichutko Mela w barchanowej spódniczce białej, koszulce i narzuconym na plecy barchanowym kaftaniku. Włosy ma rozpuszczone. W rękach bułka i garnuszek z kawą. Chwilę waha się. Biegnie do drzwi sypialni małżeńskiej. Słucha. Wreszcie wraca. Pochyla się nad tchanką i delikatnie, ostrożnie budzi ją. Scena pierwsza. Andziu! Andziu! Zbudź się! Ha, co? Zbudź się, moja biedna Andziu. A, to wielmożna panienka, ja zaraz po mleko. Nie, nie, ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się śniadaniem zajęłam. A wielmożna pani? Mama słaba, leży. Masz trochę kawy, napij się i bułkę zjedz. A tak, tak, zapomniałam, teraz już wiem. Czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mamcia wie o wszystkim. Nie chcę pozwolić, ale musi. Tylko teraz ty i Zbyszko musicie być stałymi i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie wzruszona. Ja pójdę w piecach palić. Nie, nie, daj spokój. Lepiej, żebyś już się do niczego nie mieszała. Bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. A bielizna niezmaglowana. Nie turbuj się. Teraz się przyjmie pokojową i ona już za ciebie to wszystko zrobi. Ty teraz jesteś narzeczona Zbyszka. To przecież nie możesz chodzić do magla, ani w piecach palić. Pikawe, moja złota. Dziękuję, panience nie mogę. Mnie tak od tego wczorajszego, że aż noha. O Jezu! Moja Andziu, ja wiem, że to bardzo przykre przejście, ale to trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa za Zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej, natrę ręce gliceryną, nauczę Cię ładnie pisać. Nie będziesz nic robić. E, gnić bez roboty. Ha, będziesz mieć inne zajęcie. Potem ja będę zawsze z Tobą i przy Tobie. Ja za mąż nie pójdę. Bo ja nie mam zdrowia, a mamcia mówi, że do zamąż pójścia to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że co do tego jakiegoś dziecka coś ty mówiła, a co ja nie rozumiem, to jeżeli ty już byłaś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę. Wychowam. A co by mi mamcia dała na wyprawę czy na posag, to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam cicho i tak miło musi być za murami. Jak dzwonek rano dzwoni w maju. Ale przecież i na świecie można mieć ciszę. I wolę się dla ciebie poświęcić. No jedz bułkę, jedz. A ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie... Moja złota, dobra, kochana Melu. No powtórz, co też panienka, co też panienka? Mów mi Melu, a ja tobie Andziu. Kiedy jachanka? Nie, jak zbyszkowa żona, to andzia. Pycha, dziewiąta blisko, w domu cisza, pensja się wściekła na dziś, pycha. Cicho, mamcia chora. Dziś cały dom chory. Nikt nie idzie do roboty, tylko tatko naturalnie. Cóż ty, Belsor, Ach servus dło. Hesiu, jakże tak można? Cóż ty to na serio bierzesz? Przecież to cała komedia. Gdy nic więcej. Och, zimno tu. W piecu nie palą. Co to są zaburzenia familijne? Powiedz, czy ty pierwsza zaczepiałaś Zbyszka, czy on ciebie? Że tak się panienka boga nie boi. O! Już się nauczyłaś Boga wzywać na daremno. Jeszcze do naszej familii nie należysz. <noise> Czy ty sobie wyobrażasz, ciumcio jedna, że się Zbyszko z tobą naprawdę ożeni? Hesia, nie rób jej przykrości. Ale nie, nie. Przeobiecują być nawet dróżką i powieść do ołtarza uroczą oblubienicą. Patrz, Mela, jak mi nogi urosły od wczoraj. Zaziębisz się. Scena druga. Blada, w szlafroku, głowa zawiązana. Co się tu dzieje? Wy tutaj? Nie na pensji? Nie ma nas kto odprowadzić? Ja pójdę. Ty odprowadzać panienki. No no. Idźcie się ubierać, ale z pensji nici, mamciu. Naturalnie, wszystko tak i to przez czego chcesz? Mamciu złota, daruj im. Nie gniewaj się. Już ona ci całe życie. Proszę się do tego nie mieszać. Ty idź do pokoiku, gdzie się składa brudną bieliznę. Tam siedź. Nie ruszaj się. Aż cię zawołam. Z kucharką ani słowa, ani z nikim. Rozumiesz? Twoja matka chrzesna, ta, ta drachowa, co prała dwa razy, zawsze mieszka na świętego Józefa? Tak, proszę wielmożnej pani. Dobrze, a teraz idź. Posłałaś list do ciotki? Posłałam i powiedziałam, żeby stróż prosił, że mamcia prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Proszę mamci, może prochy pościerać. Proszę mamci, czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? Daj ty mi spokój. Ja też myślałam, że to niemożliwe. Choćby ze względu na nas. Czy kto porządny później starałby się o mnie albo o Melę? Daj ty mi spokój! Zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak idzie na starą pannę, ale ja... A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi. Tylko proszę mamy, ja nie rozumiem, jak mamcia tego nie widziała. Ja to już od dawna wypenetrowałam. Ja! Sena trzecia. Gdzie Hanka? Pytam się, gdzie Hanka? Oblubienica z Lamer Muru. Rądle myje. Proszę więcej jej nie używać do kuchennych posług. Gdzie Hanka dziś spała? Pytam się, gdzie Hanka dziś spała. Na stołeczku pod piecem, ręce w małdrzyk, a buzia w ciup. Trzeba się inaczej nią zająć. Bo jeżeli no zresztą ja wychodzę, za chwilę wrócę, muszę jakiś porządek zrobić. <grytanie> Postaw łoże pod baldachimem w salonie. Milcz. Nie chce mi się, nie chce mi się. Kej kłok, Hanuś, słodka narzeczona, dziewczę zbudził jak malina. Idź ty! Strach! Jeszcze czegoś podobnego jak długo żyję nie widziałam. Stróż jest w kuchni, dowiem się. Tylko wie mamcia. Ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj naindyczona. Idź no! Idź! Nie wolno! Na dziedzińcu się czepie. Nie wolno! Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. Teraz idź. Ubierz się. A potem, żeby trochę na spacer, co? Co ci w głowie? Tu taki szkandał za pasem, a ona na spacer? No dobrze, dobrze, już idę. Scena czwarta. Ciocia mnie wezwała? Tak. Właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno się darować winy. Cóż zatem Ciocia sobie życzy? – Zlituj się, ratuj, wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki orzenek dla Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja ludziom w oczy spojrzę? – Moja ciociu, sama ciocia piwa nawarzyła. Ja radziłam odprawić Hankę. – Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam, sama się zgodziłaś, że tak lepiej. Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak się wisusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza i nie ostatnia. Tak, zapewne. Rać, ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę, tę Hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo obniesie nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować. Żeby z nikim nie pyskowała. A już co to, to nie. Dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż jeść kolacji nie mógł, jak się o tym dowiedział. Czy ona ma jaką rodzinę? Ma tu tylko matkę chrzestną, praczkę. Trzeba ją tu sprowadzić. Posłałam po nią kucharkę. Może się widać coś o tej hance? Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła. Jeśli się zbyszko dowie. Choć według mego przekonania, zbyszko jedynie tylko na złość cioci to wszystko zrobił na złość mnie, matce? I miej tu dzieci. Takem go chowała. Woziłam się z nim do rabki. Jak była ta matura, to niby. No, pokierowałam go do prokuratorii, skarbu. A tu, a tu. Proszę cioci się uspokoić. To nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi? A cóż ona może mówić? Nic. To jeszcze całe szczęście że ona zdaje się głupia, bo ja by tak wzięła na kieł. Niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? Już ja wiem, co mówię. Miodem się muchi bierze, nie octem. Scena piąta. Niech będzie pochwalony Jezus. A, to wy! Ta praczka. Rączki całuje wielmożnej pani gospodyni. A cóż to? Będzie znów duże pranie? Nie, moja dobra kobieto. My tu was wezwali całkiem o co innego. Rączki, całuję. Tu chodzi o Hankę. A, widzicie, tak się stało. Hance trafił się doskonały mąż. Cóż ty? Zaraz, ciociu, doskonały mąż. Otóż, ponieważ to jest poczciwy rzemieślnik wychowany cioci. Więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka też to uczciwość Hanczyna, bo to w takiej małej mieścinie to rozmaicie, jak to pani Tadrachowa wie. No, no tak, wielmożna pani, niby to swoja rzecz. Właśnie. Więc co do Hanki. Jak się ona tam sprawowała w domu? Tylko niech ta drachowa powie pod przysięgą. Jak na spowiedzi, bo to ważna sprawa. Niby co, do hanki? A, wielmożna pani, to dziewczyna była jak szklanka. Nawet rysy nie było. Moglibyście na to przysiąc? Przed najświętszym sakramentem, za nią jak za siebie. No, a ten finans To insza inszość. On się z nią zaręczył. Ale co do tamtego, to mm, tylko, że nie było pieniędzy niby na gospodarstwo, więc bez to się to ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz probosz może poświadczyć. No, a tu w mieście? A to już chyba wielmożna pani gospodyni wie, bo przecie dziewczyna niby tu, jakby pod opieką. Może się pani ta drachowa wódki napije? Rączki całuję, wielmożnej pani. Ja przysięgłam od wódki, ale od likierku. No, chyba. Daj Janielko coś słodkiego. Pani ta Tadrachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za tego, co jej się trafia. Proszę, wielmożnej pani, jak się jemu podoba, to chyba nie będzie taki skrupulant. To u państwa takie wymysły a potem czy ja wiem? Pijcie! Rączki całuję, rączki całuję. Dobrze. Aż mgli. Takie dobre. Więc? Scena szósta. Rączki całuję wielmożnemu młodemu panu gospodarzowi. Rączki całuję. Czekajcie-no, to wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca? Ja, wielmożny panie, po ostatnim praniu. Wy jesteście krewna Hanki? Matka chrzestna. A to się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Wielmożny pan ze mnie głupią robi? Żenie się. Żenie się i to bardzo prędko. Chodziłem się dowiedzieć, jakie formalności, gdzie Hanka szczona. Y, trzeba prędko jej metrykę. Rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to się wszystko ułoży. W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony. Albo bardzo na honorze delikatny. Jak wy to rozumiecie? Ano, proszę wielmożnych pań, to ja ślepa nie jestem. Ja przecież wiedziałam, co i jak jest. Dość było popatrzeć, jak to Hanka przymizerniała. A beczy po kątach, aż do mnie wpadała. Ja i zawsze mówiłam, nie becz, pan jest godny, z rodziców świętych, pan cię zabezpieczy. Ale żeby się aż żenił. A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo? A, broń mnie, Boże, bez błogosławieństwa mamusi, my to do ołtarza nie pójdziemy. Ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. Całe jej wiano była to uczciwość, a dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pochańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniędzami ludziom oczy mydlić można. Tak, macie rację. Pieniędzmi. Może jeszcze A Anielciu! Nie mam więcej. Ciociu, może ofiarować pewną sumę? Jezus Maria! Tylko się za kieszeń trzymaj. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha. Bój się Boga. Płacić? Jak on powie... Że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim. Dobrze, ale wie ciocia, że to będzie twardo. Więc powiadacie, że pieniądze. To grunt, wielmożna pani. Taki już teraz świat. Jeden Judasz drugiego za pieniądze sprzeda. Oj, czasy, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Macie rację, my tu jeszcze z panią gospodynią chcemy się naradzić. Co do Hanki? Jakaż tu rada? Młodzi chcą jedno, drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po chrabskich domach, że się z niższymi żenią, a Hanka znów jest i ślubna i znowu nie takie tam co, bo też z familii zasiedziałej, choć stanu murarskiego. Idźcie no tylko do jadalni. I czekajcie, aż was zawołamy. Całuję rączki, pani gospodyni, idę już. Panu Jezusowi oddaję, całuję rączki. A niech mamusia nie będzie twarda. Scena siódma. Słyszałaś? Mamusia? Jak to sobie prędko taka pani pozwala? Dusi mnie formalnie. No, no. Będę mówić ze Zbyszkiem. Niechże ciocia idzie do swojego pokoju. Proszę cioci. Zlituj się. Rób wszystko, co można. Powiedz, że ja i Felicjan tego nie przeżyjemy. Że się go wydziedziczy. Że złamanego centa nie dostanie. Nigdy. Że... Dobrze, dobrze. Już wiem. Tylko niech ciocia mnie zostawi samą. Idę. Idę. Mojaś ty, zrób wszystko. Ja już z sił opadam. Ps, ps, ciociu! A czego chcesz? Cóż, mama, pozwala? Proszę mylić do siebie i nie pokazywać się tutaj. Ach Boże, Boże, co to będzie? Scena ósma. Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No, wejdźże tu. Trudno, żebym ja do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. Właściwie czego chcesz? Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja Twoim wrogiem nie jestem, mimo Twojego opochodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na Twoje postępowanie. Chodź no tu, nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o Hansę, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale... No? Odmówiłam. Czemuż? Mam męża. I etcle premier paskter. A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo, co i jak. Czy to mi miałeś do powiedzenia? Ach, czekaj, coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stancję ją oddasz. Boże drogi, takie mileria. To ostatnia zgnilizna i rozpusta, a przy takich instynktach do dnia ślubu, może na pensję, ale wątpię, czy wezmą, a potem? To są wszystko drwiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Co więc zrobisz? Naturalnie, już o jakichkolwiek relacjach ze światem mówi być nie może. Gwiżdżę na świat. Masz rację. I ja także. Ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt. Naturalnie. Tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Ty to rozwiniesz. Więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. Mam ją w pięcie. Tak się mówi, ale ty masz pensji 60 złotych reńskich i oprócz tego masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego wytroje? To nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No, ale i to. A ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nie swoich. Tak będzie, jak powiedziałem. Tak, ale głównie o te pieniądze, bo nie wiesz czego żyć. Wieczorami możesz pisać. Mój mąż ci da jakieś kawałki do odrabiania w domu, ale i to... Daj ty mi spokój. Bądź mi logiczni. Mieszkanie, już jeden pokój z kuchenką 25 do 30. Na życie gulden, co jest nędzą. Ale skoro się kochacie, to już cała pensja. A gdzie reszta? Będę robił długi. Mam ogłosi. Nic centa nie da. A rodzice jeszcze żyć mogą i trzydzieści lat. Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo. No, ale. Daj ty mi spokój. Boże drogi, gdyby to można tak życiu powiedzieć, daj mi spokój ale ono włazi na kark, jak hidra i zdławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Ty żałujesz tego, coś zrobił? Puść mnie! Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jako głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i. I wziąłeś się za bary, szamotałeś, pokazałeś kwi, a teraz musisz ulec? Nie muszę, nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Aha, aha. Nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie. Już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc mogła, a cóż dopiero całe życie. – Ach ty, ach ty! – Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt. Tak, bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć. Don Kiszot. Śmieszne? Zresztą, sam powiedziałeś, wyciągnie mi kopytka. – Ty umiesz budzić we mnie kołtuna! Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie porykaj. To na nic. Wiesz sam. Zresztą, co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha, dała ci życie. Haha, ha. ja się na świat nie prosił. To komunał. Wychowała cię, według niej najlepiej. Najlepiej, to zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej. Wszystko to zrobiła przez miłość do ciebie. I teraz ona płacze. Zbyszku, ona płacze. E! Nie, e, to jest matka. No i co będzie, zbyszko? No, no. Jest jeszcze czas. Nie, nie, takie rzeczy przeczynia się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz, odetchniesz, jak z tym skończysz. Ale jak? Już mi na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz, a mówiłeś, że ci o świat nie chodzi, więc nie będziesz się żenił i przeprosisz matkę? Za co? Zrób to, obraziłeś się bardzo. Ona chora, ona biedna. Ciociu. Ale krzywda jej się nie stanie. Proszę cię, już ja w tym będę, ciociu. Scena dziewiąta. Ciociu, zbyszko cofa, co powiedział. Powrócił do rozumu i przeprasza ciocię. Przepraszam, mamę, za to. A, psiakrew, psiakrew! No widzisz? Znów klnie. Ach, to głupstwo, to nie ma znaczenia. Ma, ma! Znaczenie ma! Cofasz się? Tak, tak, będę tym, kim byłem. A, możecie być dumni! Ach, jak ja się będę teraz łotrował! Jak ja się będę łotrował! Dopóki się nie ożenisz, dobrze nie ożenisz. Z panną fajną z dobrego domu, dopóki się dobrze nie ożenię, z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z szczortem. Boże, Boże! Niech ciocia pozwoli, mu wyburzyć się. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciocia mi daje carte blanche. Nie rozumiem. Ta drachowa! Scena dziesiąta. – Rączki całuję. Jestem, jestem. – Moja ta drachowa. Zaszły tu pewne zmiany. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. – Jakże to? Sam mi to godnie oświadczył. – Ale się namyślił. – Tak niby. Mnie nic, tobie nic? – Pod błogosławieństwem matki. – To duże słowo. No, ale to krzywda dla Hanki. A ja przecie dziecka… Co go do chrztu świętego podawała, ukrzywdzić nie dam. Nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacna osoba i może tam coś, nie coś, hance da jako odszkodowanie. Nie galopuj się! No, czy ja wiem, co i jak? Proszę wielmożnej pani, święty związek małżeński, a pieniądze to całkiem insza inszość. No, no, tak, ale dobre i to. Każda inna matka to by dziewczynę wygnała bez dobrego słowa. A tu się jeszcze troszczą i chcą coś dodać. No, moja ta Drachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie. Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo, ale krzywda krzywdą. E, samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka mieć będzie w Sparkasie, to ani się nikt o resztę nie spyta. Może być. Jak myślicie? Co i jak? Proszę wielmożnej pani, to już Hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. Naturalnie. Zaraz wam Hankę przyślemy. Chodź mi, ciociu. Całuję rączki wielmożnym paniom. I biejcie rozum, bo to tylko dobre serce pani, a żaden mus. Rozumiecie? Niby. Scena jedenasta. Chodź tu, chodź. Jak się macie? A to ci dopiero, a to ci dopiero. Wiecie, no? A jakże chciał się żenić? A niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi tam po takim ożenku? Ja do tego czy co? Poniewierają mną już od wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. Zawszeć to honorowo. E! Byłabyś panią kamieniczną. E! Lepiej jak za tego twego finansa, Bo choć to niby coś, ale zawsze trybelulka. To moja rzecz. Ale by mną nikt nie poniewierał. Każdy ma swój honor to ty nie obstajesz, żeby się pan z tobą żenił. Powiedziałam, co mi tak, Morowicz? Niech ta będzie moja krzywda. Oni cię tak nie ukrzywdzą. Chcą ci dać coś na rękę. Daj ta matka chrzest na spokój. Daj ta matka chrzest na spokój. Ty jesteś durna, durna. Młoda jesteś i nie wiesz, co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. Ta, czego beczysz? To już tamto przepadło. Teraz jeno, żeby cię nie skrzywdzili. Daj ta matka chrzest na spokój. Ta to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Daj ta matka chrzest na spokój. Cena dwunasta. No i cóż, naradziłyście się? Trzeba się śpieszyć, bo już późno. Czas iść do miasta. Proszę wielmożnych pań. To tak. Hanka gada, że wielmożny pan sam obiecywał ożenek. Pan żartował. Hanka tego na serio nie myśli. Byli świadkowie. Proszę łaski, Wielmożnej Pani. Kto? Wielmożna Pani Gospodyni. To bezczelność. Zaraz, zaraz. Tu już nie ma o orzenku. Pan żartował. Powtarzam Wam. Hanka dobrze wiedziała, co robi. Ja za nią, jak za siebie. A że Ciocia chce coś z łaski zrobić, to powinniście być wdzięczni. Więc ja tak myślę, że. Nie galopuj się. No, kilkadziesiąt koron. Ja tam będę gadać. Hanuś, czekaj, ja... Daj ta matka Chrzesna spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niech płacą. Patrzcie, jak się rozuchwaliła. Ano, płaccie, płaccie. A nie, to chodź, matka chrzesna i tak zapłacą. Są sądy i alimenta, a ja przysięgam. Jezus Maria, tego tylko brakuje. Dziewczyno, i ty miałabyś sumienie? O, a ze mną to mieli sumienie zrobić to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz spłacą. Hanka, to nie krzycz. Daj ta matka chrzest na spokój. Ja się sama za moją krzywdę upomnę. A Jagusia Wajdówna nie wyprawowała tu u nas alimentów? Co? Jak to był bez sumienia nade mną, to i ja nad nim sumienia mieć nie będę. Zlituj się, daj jej co chce, tylko nie dopuść do skandalu. Ile chcesz? Dajcie tysiąc koron. Co? Tysiąc koron. Niech ciocia da, bo będzie skandal. Boże, mój drogi! A mnie tu w tym domu nie obdarli z uczciwości? Ja prosiłam się, żeby mnie wpuścić. Chodźcie, matko, chrzestna. Czekajcie, ale musicie podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Podpiszę. I nigdy się nas czepiać nie będziesz? Ja nigdy. Ale co to ono zrobi? Jak dorośnie, to już jego rzecz i Pana Boga. Do tej pory ja już żyć nie będę. Chodźcie. Scena trzynasta. Ciociu! Czego? Ciociu, co się dzieje? Hesia cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje? Nic, wszystko w porządku. Chwała Bogu. Scena czternasta. A teraz kuferek i jazda. Żeby mi was w minutę nie było. Idziemy, proszę łaski pani. Całujemy rączki. Ta, chodźcie, matko chrzestna. Ta, co się kłaniacie. Ach, Jezus Maria, co za dzień. No, ledwo żyję. Przecież to straszne. Co ja przejść musiałam? Tysiąc koron. Widziała ciocia, że był nóż na gardle? Tak, tak. Do widzenia, cioci. Idę do siebie. I ja dostałam migreny z tego wszystkiego, ale może teraz ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja muszę teraz odbić to, co mi wydarli. Ciocie to nic już nie nauczy. A czegoż to ma mnie uczyć i kto? Ja sama. Dzięki Bogu, wiem co i jak się należy. Zbyszko, idź do biura. Hesia, kurze ścierać, mela, gamy. Felicjan, do biura. Żywo, mela, otwieraj fortepian. No, będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Andziu, Andziu, gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem? Całuję rączki, panience. Jedna panienka tu, co warta. Niech się ta panieńce powodzi, a innym to niech. Zbyszko, Hanka się wyprowadza. Zamknął się, zbyszko. Mela, zwariowałaś. Mama ją wyrzuca, zbyszko. Już drzwi się za nią zamknęły. Nie widać jej. O, idzie, niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg. Znikła za rogiem, Boże mój. <grym> a ja wiem, a ja wiem, wszystko słyszałam. Co to? Świeci się coś. Papierek? Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. A ja wiem, a ja wiem. Hesia, nie śmiej się. To stało się coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze utopi. Ona się nie utopi. Wzięła tysiąc koron i pójdzie za swojego finanswacha. Cicho, Hesia, cicho, nie śmiej się. Hesia! Ona wzięła tysiąc koron i pójdzie za swego finanswacha.